Joanno, czego nauczył Cię związek z Janem Kulczykiem? Wiesz co, nauczył mnie jednego bardzo, bardzo ważnej zasady, o której większość kobiet zapomina. Że równość w związku to nie są finanse, a równe zaangażowanie. U nas nigdy od samego początku nie było takiej sytuacji, że skoro no ja mam zdecydowanie mniej pieniędzy, to jestem gorsza, słabsza, mniej się liczę. Oczywiście zawsze było tak, że ja i tak stawiałam pracę Jana jako numer jeden przed własną, ale to był mój wybór i moja decyzja. Natomiast nigdy przez chwilę nawet nie miałam, wiesz, takiej obawy, czy kompleksu, czy strachu, że skoro ja mam mniej, to czuję się słabiej. Nigdy też nie usłyszałam takiego zarzutu. W związku z tym tego mnie to nauczyło i to jest złota zasada, której bardzo, bardzo bym chciała i bardzo bym życzyła wszystkim kobietom, żeby były jej świadome.